Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na małe sprzątanie toaletki. Postanowiłam, że wezmę się za porządki, bo ostatnio kupiłam organizery, takie wkłady do szuflad. Ogólnie są to wkłady na sztućce, ale bardzo dobrze sprawdza mi się to na kosmetyki, tylko że mam tego za dużo. Muszę po prostu te produkty poprzebierać, zostawić w tych szufladach tylko te, których używam na co dzień, które testuję albo które denkuję, a kosmetyki, po które sięgam rzadziej, ewentualnie kosmetyki, które mają kolory fajne dla mnie na okres wiosenno-letni, czyli teraz są za ciemne, wrzucić do oddzielnej szuflady, żeby po prostu było tutaj bardziej przejrzyście. Także posprzątamy tą szufladę i posprzątamy też drugą szufladę. To są takie moje dwie szuflady podręczne, produkty, których używam najczęściej. Ogarniemy sobie też ten organizer, bo docelowo miał być tutaj produkty, które chcę zdenkować, których mam, wiecie, resztkę. No i po prostu chcę już je wykończyć, ale troszkę się tutaj namieszało, zmiksowało i też muszę to poprzebierać. Także dzisiaj nie będzie pełnego sprzątania toaletki, takie sprzątanie planuję na przyszły rok, na początek przyszłego roku. A dzisiaj te dwie szuflady podręczne i organizer, także mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Ja osobiście bardzo lubię takie filmy oglądać, bo zawsze znajdę jakieś perełki, których nie znam i coś nowego potestuję, ale takie filmy motywują mnie też do działania, bo jak zaczynam u kogoś oglądać sprzątanie toaletki, to od razu myślę o swojej toaletce i o tym, że chętnie bym te produkty przejrzała, posprzątała. Także bez zbędnego przedłużania zmieniam kadr i bierzemy się za przeglądanie produktów. Będą to też takie szybkie mini recenzje, bo będę starała się Wam opowiadać, które produkty są fajne, które nie fajne. Będzie też pewnie kilka kosmetyków, które będę chciała oddać, bo po prostu nie używam. Także nie przedłużam, lecimy. Zaczynam od pierwszej szuflady. Dwa produkty, które stąd wypadają, bo to nie jest ich szuflada. Paletka do konturowania z Revolution. Miałam ją ostatnio oddać, ale powiem Wam, że ten bronzer jest tak ładny. Jest to taki mleczno-czekoladowy kolor, nie za jasny, nie za ciemny. Formuła jest bardzo kremowa, bardzo mięciutka, także ostatecznie ją zostawiłam, ale ona oczywiście idzie do szuflady z konturowaniem, z produktami do twarzy. No i paleta Huda Beauty Love Pest, ostatnio często po nią sięgam. Ona idzie na toaletkę do dwóch innych palet, których często używam. Wyjęłam sobie ostatnio te trzy palety i powiem Wam, że fajnie mi się łączy kolory z tych palet. Clarissa Sugar Powder, totalny matte nude od Glam Shopu i właśnie Huda Love Pest. Przechodzimy już do konkretów, zaczniemy może od konturówek, jest tego zdecydowanie za dużo, tak naprawdę używam na co dzień tylko kilku konturówek, ciągle tych samych, jak się do czegoś przykleję, no to cały czas tego samego używam, więc myślę, że sporo konturówek pójdzie do takiej szuflady na później, na raz na jakiś czas. Jeśli chodzi o jedne z moich ulubionych, Glam Shop La Makeup Abella Color 3, dalej mamy Kobo Nude Goddess i tutaj mam akurat kolorek Foxy Caramel. Jeśli chodzi o te konturówki z Kobo, to cały czas mam nadzieję, że one wrócą. Zawsze jak jestem w naturze, to zerkam z nadzieją, że może już są, ale niestety do tej pory jeszcze nie trafiłam. Huda Beauty Bombshell oczywiście zostaje w szufladzie. Dalej mamy konturówkę Make a Shape od Eveline i to jest mój ulubiony kolor Milk Candy, także ona zostaje. Lip Matic 07 od Pierre René, niestety nie do końca mój kolor, zostawię sobie, ale raczej nie będę po nią na co dzień sięgać. Dalej Nabla Close Up Lip Shaper i to jest kolorek 1, czyli ten jaśniejszy i tą akurat sobie zostawiam. Glam Shop konturówka elegancka, ten kolor też nie do końca dla mnie, troszkę zbyt różowy. Dalej La Makeup Bella w kolorze 1, nie za często sięgam, najczęściej używam trójki. Czerwona konturówka od Eveline też stąd wypada. Nie używam za często czerwonych pomadek, a jeżeli już używam, to takie, które nie potrzebują konturówek. Dalej mam Nude Beige, również od Eveline z serii Make a Shape. Też nie do końca mój kolor. Huda Beauty Lip Contour. To jest taki bardzo ciemny, czekoladowy brąz, ale fajny do robienia ombre, także ona zostaje. Dwie konturówki od Maybelline, Dusty Rose oraz Nude Whisper. I jeśli chodzi o te konturówki, to powiem Wam, że kupiłam, przetestowałam i odrzuciłam je na bok. Nie wiem dlaczego, bo w sumie formuła jest spoko. Także myślę, że je sobie zostawię, żeby po prostu je potestować. Glam Shop La Makeup Abella kolorek 2 idzie dalej. Jeśli chodzi o Anastazję, to też są konturówki, które przetestowałam i jakoś takie odrzuciłam. A powiem Wam, że te odcienie są dosyć fajne, jeśli chodzi o jesienne makijaże. Szczególnie ten nudziakowy brąz wpisuje się w te klimaty, także myślę, że te konturówki również tutaj zostaną, żeby je po prostu bardziej przetestować. Konturówka od Eveline i jest to kolor Milky Chocolate. Nie do końca mi się sprawdziła. Powiem Wam, że trochę jest taka twardawa, więc raczej na co dzień używać jej nie będę. Nie wiem, czy mówiłam, La Makeup Abella i Glam Shop 02 też nie będę na co dzień używać. Konturówka z Nabli w kolorze 4, no i tutaj się zastanawiam, bo powiem Wam, że lubię te konturówki, ale ten kolor jest dosyć ciemny,
więc za często po niego nie sięgam. Konturówki są mega kremowe, to jest po prostu masło, a przy tym one się nie rozlewają, więc może zostawię. Lolita oczywiście zostaje, jedna z moich ulubionych konturówek, jeśli chodzi o kolor. I na koniec trzy pomadki w kredce i myślę, że zostawię sobie Narsa, bo nie mam czerwonych pomadek, a jeśli chodzi o pomadki w kredce, to w ogóle mam bardzo mało, więc ona zostanie, ale pójdzie do szuflady naraz na jakiś czas. A jeśli chodzi o te dwie, to myślę, że oddam je mojej mamie. Miałam kiedyś fazę na tą konturówkę, na tą pomadkę od Natalii Siwiec Rock and Roll, ale za często po nią nie sięgam. Jeśli chodzi o Belle, nie przypadła mi za bardzo do gustu. Kupiłam z polecenia YouTube'a, ale nie używam, więc te pomadki pójdą w świat. Lecimy sobie dalej, może przejdziemy od razu do kredek, bo tutaj też jest tego dosyć sporo i będę chciała sporo oddać, bo jeśli chodzi o kredki, to powiem Wam, że bardzo rzadko sięgam. Zazwyczaj używam po prostu cieni. Więc na pewno te kredki nie są mi potrzebne. Pisak do piegów oczywiście zostaje. Ostatnio po niego nie sięgam, ale myślę, że raz na jakiś czas mi się przyda. Kredka z Avonu i jest to kolorek Intense Brown. Takich kredek mam dużo, więc ona idzie dalej. Zostawiam sobie na pewno My Secret. Te kredki uwielbiam. One są mega kremowe, masełkowe, mocno napigmentowane i się nie rozlewają, ale przy tym ładnie można je rozchmurzyć. Oczywiście trzeba szybko pracować, bo one są zastygające. Lecimy dalej, kolejna kredka z Avonu. Są to w ogóle kredki Power Stay, więc one są naprawdę dobrej jakości, są zastygające. Jak wspominałam, ja za często po prostu po kredki nie sięgam. To są tak naprawdę eyelinery w kredkach, a nie kredki, więc myślę, że komuś się przydadzą. Tutaj mamy taką dosyć ciemną, butelkową zieleń. Kolejna kredka jest z Glam Shopu i ona mnie niestety zawiodła. To jest kredka z kalendarza adwentowego. Jest taka średnia, nie jest taka super miękka, jeśli chodzi o kolor. No to jest brązowy, ale nie jakiś, wiecie, mega intensywny. No zobaczcie, jak ona się maluje. To nie jest ta formuła kredek, jaką znam, jeśli chodzi o Glam Shop. Także te kredki idą dalej. Kolejna kredka to My Secret, kolor brązowy oczywiście zostaje. Kredki od Eveline Varieté oczywiście zostają, to są jedne z fajniejszych kredek. Myślę, że tak fajne jak My Secret, również są mega trwałe, super napigmentowane i bardzo miękkie. Jeśli chodzi o kolory, to ja mam tutaj 03 Blue, 04 Lagoon oraz 06 Champagne. I kolor Champagne to jest odcień taki delikatnie metaliczny. Kolejne dwie kredki od My Secret, one oczywiście zostają. Czarne kredki i tutaj mam trzy. Myślę, że zostawię sobie jedną i zostawię sobie tą z Pixi, bo ona jest naprawdę super kremowa, super trwała i bardzo mocno czarna. Kredka z Sephory jest ok, no ale nie potrzebuję tyle czarnych kredek. No i kredka ze Estée Lauder też jest całkiem spoko, ale te produkty oddam. Dalej mamy kredkę High Brow z Benefitu. To jest taki rozjaśniacz podłóg brwiowy. Ona jest bardzo przyjemna, bardzo kremowa, ale jest lekko różowa, więc dla mnie podłóg się nie sprawdza. Jeśli chodzi o używanie tej kredki, no to czasem po prostu nakładam jako cień. No i powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda. Oczywiście trzeba ją przypudrować, bo ona nie jest zastygająca, ale myślę, że jeszcze na razie ją zostawię. Dalej mamy kolejny Power Stay z Avonu w kolorze niebieskim, można powiedzieć, że granatowym. I może pokażę Wam w ogóle, jaka jest pigmentacja tych kredek. Zobaczcie, one są mega miękkie, naprawdę są super. No ale właśnie przez to, że mam My Secret, przez to, że mam Eveline, to raczej po tą kredkę sięgać nie będę. Tutaj mam jeszcze jedną z Eveline i to jest IMAX Precision. Miałam kiedyś kredkę w kolorze nude z tej serii i bardzo ją lubiłam, chyba nawet ją zdenkowałam. Ta jest też ok, ale brązowych kredek mam za dużo, więc pewnie sięgać po nią nie będę. Lecimy dalej, eyeliner z XX Revolution, masakra, to jest totalny bubel, pokażę Wam go w bublach i później pójdzie do kosza, bo odkąd go kupiłam, testowałam go kilka razy i za każdym razem po prostu nie było go widać. Jest mega rozwodniony i może na słoczu widać ten kolor, ale powiem Wam, że na powiece go kompletnie nie widać. Ja spodziewałam się, że on naprawdę będzie dawał nie wiadomo jaki efekt, a jest bardzo słaby. Także jak mówiłam, idzie do filmu z bublami, a później idzie do śmieci. Dwie kredki, które zostają, Maybelline Tattoo Liner w kolorze brązowym, bardzo lubię. Jedna z fajniejszych brązowych kredek, które mam. No i Miss Doncelita i Glam Shop, kredka na linię wodną. Nie przepadam, ale zostawię, no bo jednak jest fajnie napigmentowana i ma całkiem ładny kolor. Dwie kredki z NYXa są ok, lubię te produkty, ale za często nie sięgam, więc idą do innej szuflady. No i zostały nam już kredki z Colourpop i tutaj mam 5 kolorów oraz kredka z eyelinerem z Huda Beauty.
Eyeliner wykończyłam, nic tutaj praktycznie nie mam. Ja za często na filmach nie robię kreski, ale jak wychodzę, to czasem przyciemniam eyelinerem linię rzęs i wtedy sięgałam właśnie po ten. Kredki mam sporo, także ten produkt jeszcze u mnie zostaje. I na koniec Colourpop. Tutaj mam cztery gel linery z kolekcji Avatar i jedną konturówkę, a raczej kredkę do oczu w kolorze białym. I to jest fajna baza pod cienie. Najlepiej pod jakieś pastele, pod jakieś jasne kolory, także ta u mnie zostaje, no i tutaj ją wrzucam. Jeśli chodzi o te cztery, to są ok, raz na jakiś czas sięgam, najczęściej po tą albo po tą, ale pójdą do innej szuflady. Postaram się trochę przyspieszyć, żeby Was nie zanudzać. Lecimy sobie z korektorami, myślę, że zostawię 4-5 maksymalnie, jeśli chodzi o tą szufladę. No bo na jeden raz tyle korektorów po prostu pod ręką nie potrzebuję. Na pewno The Multitasker Concealer w tym ciemniejszym kolorze idzie na razie gdzie indziej. Boing z Benefitu zostaje, bardzo lubię ten korektor. Rimmel Kind and Free jest fajny, jest ok, ale dla mnie kolor troszkę zbyt brzoskwiniowy, więc pewnie pójdzie dalej w świat. Born This Way od Too Faced, bardzo fajny korektor. Mieszam go z jaśniejszym, bo dla mnie ten kolor jest za ciemny. Jest to Natural Beige, ale na razie go w szufladzie zostawiam. Oczywiście zostaje tutaj również korektor Znam. Jest to kolor brzoskwiniowy, z tych korektorów troszeczkę korygujących. Bardzo fajna sprawa, ładnie się łączy z tymi klasycznymi kolorami. NAM Pro Shaping Concealer również zostaje, 03 Cold Nude, idealny dla mnie na teraz. Zostaje też Dior. Powiem Wam, że myślałam, że tych korektorów zostawię w szufladzie mniej, ale okazuje się, że będzie ich dosyć sporo. Diora używam teraz na co dzień, bardzo lubię, naprawdę rewelacyjny korektor. Fenty Beauty oraz Pierre René idą do innej szuflady, to są korektory na okres wiosenno-letni. I korektor Camouflage od Essence. Powiem Wam, że nie do końca mi się sprawdził, liczyłam, że będzie fajny, bo był polecany. A niestety nie do końca jest to moja formuła, jest trochę zbyt mokry, więc pewnie puszczę go dalej. W tej przegródce mam totalny miszmasz, bo tutaj jak widzicie są bazy, kleje do rzęs, produkty do brwi. Także będę chciała na spokojnie zostawić tylko kilka kosmetyków, a resztę po prostu pochować albo poddawać. Klej do rzęs myślę, że tutaj zostawię, żeby mieć go pod ręką. I to jest akurat Lash Glue od Catrice, bardzo dobry klej. Ja za często rzęs nie przyklejam, ale jak już przyklejam, to właśnie tym klejem i on mi się super sprawdza. Dalej Glam Glue od Glam Shopu, jest to klej do cieni. No i myślę, że go zostawię, bo powiem Wam, że nie mam za bardzo na ten moment żadnych tego typu produktów. Baza Znam, ona idzie do Denka, bo tutaj zostało dosłownie na 2-3 razy. Kredka z Benefitu również idzie do Denka, ale jak ją wykończę, to pewnie jej nie wyrzucę, bo ona ma bardzo fajną, porządną spiralkę. Lecimy dalej, NAM Aqua Boost Under Eye Base. No niestety nie używam. Powiem Wam, że mam dobre kremy pod oczy, no i po prostu nie potrzebuję jeszcze dodatkowego nawilżenia poprzez takie bazy, więc myślę, że puszczę dalej w świat. Klej Duo schowam gdzie indziej, bo pewnie jeszcze mi się przyda. Ale mam tutaj Catrice, więc dwóch klei w tej szufladzie nie potrzebuję. Żel wykańczający z Glam Shopu, całkiem spoko, ale niestety jest to żel tylko wykańczający. On nie trzyma włosków, także używałam przez pewien czas, później go odstawiłam, no i pewnie już po niego sięgać nie będę. Baza z Colourpop, bardzo dobra baza, naprawdę cienie się super na niej trzymają. Jest to produkt stricte przezroczysty, więc on Wam nie wyrówna powieki, ale naprawdę bardzo ładnie łapie cienie, także ona zostaje. Żele z Catrice, które Wam jakiś czas temu polecałam i porównywałam do Gimme Brow Plus z Benefitu, zostawię sobie w szufladzie ten jaśniejszy odcień i to jest kolorek chyba blond, tak, 020 blond. Mam jeszcze 0,30 medium brown, ale ten kolor okazał się kompletnie nie dla mnie, jest bardzo ciemny. Także może go sobie zostawię, bo jak będę robiła komuś jakiś makijaż, no to przyda mi się taki ciemniejszy odcień, ale sama używać nie będę. Jeszcze jedna kredka do oczu, kredka od Essence Long Lasting w kolorze brązowym. Rewelacyjna kredka, moim zdaniem zamiennik tej z Maybelline, także jeżeli chcecie sobie kupić coś tańszego, a coś dobrego, to tą kredkę polecam, no ale jej nie zostawię, bo nie potrzebuję tylu brązowych kredek. Żel do brwi z Anastazji, ostatnio go testuję, naprawdę rewelacyjny produkt. Jest dosyć drogi i w drogerii oczywiście można znaleźć dobre żele, nie trzeba przepłacać, ale naprawdę świetnie mi się sprawdza. Dalej mamy Wonderlust od Rimmela i ten produkt sobie zostawię, bo kilka razy go używałam i powiem Wam, że całkiem fajnie mi się sprawdził, ale pewnie w tej szufladzie trzymać go nie będę. Żel do brwi i kredka z Ma Fashion, kredka Tragedia, żel dla mnie za ciemny i w ogóle to chyba miałam ten produkt wcześniej oddać, nie wiem dlaczego on tutaj jest. Także on leci do oddania. Dalej mamy Eveline i jest to Brow Art Duo. Rewelacyjny pisak, rewelacyjny puder, naprawdę świetny produkt.
Kredka Micro Precisely Brow Pencil, również z Eveline, polecam Wam wielokrotnie, uwielbiam, ja mam kolorek taupe. Mamy dalej kredkę z Maybelline Express Brow i tą chyba sobie zostawię. To jest kolor medium brown i nie pamiętam, czy on nie był dla mnie za ciemny. Ogólnie kredki z Maybelline naprawdę bardzo lubię, produkty do brwi bardzo lubię. Także te dwa sobie zostawię w tej szufladzie. Drugi produkt to Express Brow Satin Duo. I tutaj mamy z jednej strony puder, a z drugiej strony kredkę. Troszeczkę ten produkt się zmienił, ale w mojej ocenie i tak jest ok, więc podejrzewam, że będę jeszcze po niego sięgać. No i ostatni produkt to pomada do brwi z Benefitu w kolorze 3. Na ten moment mam tylko tą jedną pomadę, dlatego ją sobie zostawię, żeby mieć na razie czego. No ale jeśli chodzi o pomady, nie przepadam. Lecimy sobie z tuszami. Widzę, że mam tutaj jakiś eyeliner i jest to Ink Eyeliner od Belle. Chyba go nie używałam, muszę zobaczyć, co to w ogóle jest. Okej, okay. On ma taki dosyć ciemny, brązowy kolor, lekko metaliczny, więc podejrzewam, że to nie będzie coś dla mnie, pójdzie dalej w świat. Baza z KVD Shape Primer, rewelacyjna, bardzo ładnie cienie się na tym łapią i też podbija kolor cieni, chociaż jest przezroczysta. Ona jest taka lekko olejkowa, wodnista, trzeba to zmieszać, żeby nałożyć, ale powiem Wam, że naprawdę świetny produkt, niby taki trochę dziwny, ale się sprawdza. Lecimy dalej, mam tutaj jeszcze jakieś pojedyncze produkty, które z tej szuflady wylatują. Bronzer z Milk Makeup i jest to po prostu Bake Matte Bronzer. Szczerze to nie pamiętam, czy ten produkt testowałam, wydaje mi się, że nie, więc muszę go wrzucić do jakiegoś testu drogich kosmetyków. Produkt do ust od Bourjois, to jest taka pomadka, która daje efekt matu na produktach kremowych i powiem Wam, że to się naprawdę rewelacyjnie sprawdza. Usta nie są matowe, tylko takie welurowe, daje bardzo ładny efekt, bardzo ładne wykończenie, także ten produkt zostaje, wrzucę go sobie do konturówek. Jeśli chodzi o tusze, to mam tutaj miniaturę Start, to jest tusz wodoodporny, więc on zostaje, może go w ogóle wrzucę do denka. To sobie go poużywam. Eveline Sexy Eyes to jest tusz, który również idzie do denka. Dalej mamy Eveline Varieté. No i ten tusz mi się nie do końca sprawdził. Jest po prostu ok, ale wiecie, bez szału. Kolejny przeciętny tusz od Essence Isle of Extreme, wodoodporny. Myślę, że oddam mojej mamie, bo za często nie sięgam. Lecimy dalej. Nabla. No i powiem Wam, że ten tusz mi się na początku w ogóle nie sprawdził, ale czas zagrał na jego korzyść. Formuła się zmieniła. Teraz bardzo chętnie go używam. Daje naprawdę fajny efekt. Pogrubia, wydłuża, ale przy tym ładnie rozdziela. Mamy kolejny średni tusz. Jest to Clarissa Sugar Powder. Zostawię sobie ten tusz, no bo muszę jakieś tusze mieć. Ale powiem Wam, że no bardzo przeciętny. Zero szału. I na koniec mamy top coat od Huda, jest to ten waterproof, czyli top coat, który powoduje, że tusz jest wodoodporny. Trochę żałuję, że ten produkt kupiłam, bo był bardzo drogi, za często po niego nie sięgam. Może on faktycznie działa, bo kilka razy go nakładałam, no i nie zauważyłam, żeby tusz mi się osypał, odbił, żeby coś się stało. Ale to jest trochę przerost formy nad treścią, także jeżeli się zastanawialiście nad tym produktem, to raczej bym go sobie odpuściła. I na koniec podkład, który będę denkowała, Givenchy Prism Libre, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Pewnie go nie kupię w pełnowymiarowym opakowaniu, bo jest po prostu dla mnie za drogi, ale naprawdę fajny podkład. Idziemy z produktami do ust, maseczka Jelly Glaze od Tarte, jedna z lepszych masek, naprawdę rewelacyjny produkt, czy na dzień, czy na noc, bardzo gęsta, treściwa, taka lekko żelowa, przepięknie otulająca usta, przepięknie pachnąca. No naprawdę jest to świetny kosmetyk, chociaż jest drogi, to jest wart swojej ceny. Od razu go sobie nałożę na usta. No to jest mega ukojenie, otulenie, nawilżenie. Działa świetnie. Powiem Wam, że nie spodziewałam się, że maseczka marki makijażowej może być naprawdę taka dobra. Błyszczyki Silk Balm od Huda z najnowszej serii Love Fest również oczywiście zostają. Zaraz sobie to poprzerzucam do tych przegródek. Varieté Cooling Kisses nie zachwycił mnie, jest spoko, ale za często nie sięgam. Dalej mamy Eveline Oh My Lips czekoladowy, no i powiem Wam, że on chyba jest już dosyć stary, także dla świętego spokoju się go pozbędę, tego produktu też jakoś dużo tutaj nie mam, także leci do kosza. Nabla, to jest Shine Theory Lip Gloss, bardzo ładny błyszczyk, to jest taki błyszczyk bardziej na pomadkę, dający efekt tafli, mam nadzieję, że będzie to widać. Więc na co dzień po niego nie sięgam, ale go zostawię, przełożę go do innej szuflady. Mamy dalej Maybelline Lifter Gloss, jeden z fajniejszych błyszczyków drogeryjnych. Ten błyszczyk denkuje, zostało mi dosłownie na kilka razy, więc idzie do pojemniczka z denkiem.
Dalej mamy Hean Soft Nude. W tym produkcie się na początku zakochałam, ale powiem Wam, że ostatnio po niego nie sięgam. Także muszę sobie do tego produktu wrócić, bo po pierwsze ładny kolor, a po drugie formuła mi się sprawdziła. Czytałam na temat tego produktu negatywne komentarze pod którymś ze swoich filmów, także nie wszystkim się ta formuła sprawdza. Dla mnie jest ok, u mnie to wygląda ładnie, tylko po prostu muszę nakładać naprawdę bardzo małą, cienką ilość. Lecimy sobie dalej, Pixi by Petra, jest to błyszczyk chłodzący, transparentny, on u mnie zostaje, no i myślę, że zostawię go tutaj. Coś, co bardzo lubię, ostatnio testowałam i naprawdę mi się super sprawdza, jest to Lano Lips Jelly Balm wersja Cherry, no i powiem Wam, że jest super gęsty, taki przyjemny, otulający. To nie jest tak nawilżający, odżywczy produkt jak ta maska Start, ale powiem Wam, że na co dzień naprawdę świetny balsam. Kolejny produkt to błyszczyk od Stars from the Stars. Powiem szczerze, ten test wyszedł naprawdę tragicznie. Jak ja go montowałam, to się sama z siebie śmiałam, jak to wyglądało. I na początku te brokaty mi się na oczach podobały, mówiłam Wam też o tym w filmie, ale po kilku godzinach to wyglądało strasznie. To się wszystko pozbierało, pogrudkowało i jak ja zmywałam ten makijaż, to mi zajęło chyba ze 20 minut, żeby się tego pozbyć i te drobinki były wszędzie. Także powiem Wam, że ta paleta jest masakryczna, nie polecam Wam jej i odwołuję to, co mówiłam, że te brokaty są fajne, bo te brokaty co prawda się ładnie do skóry przyklejają, nawet na sucho, ale niestety to się wszystko mega zbiera. No i żeby to zmyć, to trzeba naprawdę kilo soli zjeść, więc nie warto. Zatem te drobinki są dosyć duże, no i w sumie może się to niechcący dostać do oka, także paleta u mnie skreślona, na pewno nie będę jej używać. Pewnie zostawię mojemu małemu do zabawy, do malowania. Jeśli chodzi o błyszczyk, to jest całkiem spoko, bo ma lekko olejkową formułę, nie lepi się, a ja takie produkty lubię, ma też całkiem spoko kolor, więc on na razie tutaj zostaje, jeszcze go trochę potestuję. Co do pudru, też Wam nie polecam, bardzo słaby produkt, także marka Stars from the Stars, jeśli chodzi o makijaż, no nie do końca się popisała. Diamond Glow od Eveline i ten błyszczyk chyba pójdzie do denka, bo mam go dosyć długo, chciałabym go jeszcze troszkę poużywać i się z nim pożegnać. Pomadka z Rare Beauty oczywiście tutaj ze mną zostaje, te pomadki są jednymi z fajniejszych, jeśli chodzi o wysokopółkowe, jakie testowałam, naprawdę rewelacyjne formuły. Ja mam tutaj kolorek Inspire, on jest czerwony, ale nie taki przytłaczający, naprawdę fajny kolor, no i jak mówię, fajna formuła. Błyszczyk od Bell z kolekcji Daisy, te błyszczyki są spoko, no ale mam tyle błyszczyków, że pewnie oddam mojej mamie. Dalej mamy Catrice, jest to Volumizing Extremely Booster, wersja z Yuzu i z limonką. On był bardzo fajny w okresie letnim, ale teraz już po niego nie sięgam, no bo jest taki, wiecie, dosyć mocno chłodzący, świeży, więc nie do końca mi to pasuje na jesień. Pomadka z Max & More w kolorze Crème Brûlée zostaje, ostatnio bardzo często po nią sięgam, za kilka złotych to jest naprawdę totalny hicior. Dalej Too Faced Lip Injection Extreme i to jest jakaś wersja chyba świąteczna, cynamonowa z zeszłego roku. Bardzo lubię te błyszczyki, ale trzeba uważać, bo one naprawdę dają po ustach, naprawdę bardzo mocno pieką. Kolejny produkt jest z marki Freyara, no i ten produkt pewnie pójdzie dalej w świat. Lubiłam go, naprawdę często używałam, no ale już ostatnio po niego nie sięgam. Także nie ma co go trzymać. Dwie pomadki od Huda Beauty z tej nowej serii Love Fest. Te produkty naprawdę bardzo lubię. Moim zdaniem te formuły są znowu jednymi z lepszych. Przy Rare Beauty to są chyba moje ulubione. Bardzo lekkie, delikatne, a przy tym mocno napigmentowane. No i super się trzymają na ustach. Pomadka Spad z zestawu Sephora Favorites w kolorze Elson. Ona pewnie pójdzie do organizera, bo mam jeszcze organizer z pomadkami i tam trzymam właśnie pomadki tego typu, czyli takie kremowe w mniejszych opakowaniach. Myślę, że ona jeszcze mi się tam zmieści. Varieté chyba też tam pójdzie. Te pomadki są naprawdę super. Ja mam kolorek 04. Bardzo fajne kremowe formuły, bo to nie są pomadki matowe, tylko właśnie kremowe. KVD Lolita oczywiście zostaje pod ręką. Uwielbiam tą pomadkę. Dalej Color Elixir Soft Matte od Max Factora, również uwielbiam, ten kolorek 010 jest przepiękny. Myślę, że wrzucę go do denka, bo mam jej bardzo mało i będę używała w okresie jesiennym, no bo ten kolor na jesień będzie idealny. To jest taki troszkę rdzawy, troszkę przybrudzony, naprawdę przepiękny kolor. Dalej mam pomadkę z L'Oreala w kolorze iExplore 116. Niestety iTease mi się skończyła, muszę ją zamówić na Zalando. Ten kolorek jest podobny, on jest troszeczkę bardziej czekoladowy, troszeczkę ciemniejszy, ale również bardzo ładny, także ona ze mną tutaj zostaje. Dwa ostatnie produkty z tej szuflady, pomadka Miss Donzelita i Glam Shop w kolorze Luna. Już testowałam, jest naprawdę całkiem spoko, ma ładny kolor.
Także zostaje, troszkę więcej ją potestuję. I na koniec olejek z Color Pop. I ten olejek chyba pójdzie do mojej szafki nocnej, bo on nie daje jakiegoś super mocnego koloru, więc myślę, że będzie tak na co dzień do nawilżania ust. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą szufladę. Myślę, że przestrzeń się bardzo mocno oczyściła. No i zmieści się tutaj jeszcze kilka produktów z tego koszyka, bo tutaj mam totalny miszmasz. A jak mówiłam, chciałabym zostawić tylko kosmetyki, które będę denkowała. Huda Beauty korektor w kolorze Cotton Candy. Jest to ten nowszy nawilżający. Już go testowałam i powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjny. Chyba się nie spodziewałam, że Huda wypuści tak fajny korektor, bo poprzedni podobno był taki bardzo treściwy, bogaty, ciężki. A ten jest naprawdę bardzo leciutki, a przy tym jest fajnie kryjący. Także on tutaj zostaje. Korektor AA Wings of Color Healthy Wear. Naprawdę spoko. Myślę, że go zostawię do denka, bo nie mam tutaj dużo. A czasem używam go też jako bazy pod cienie. Podkład z Eveline i on zostaje do denka. Jest to kolor 04. Misha Perfect Cover również zostaje do denka. Kolorek 23. Rimmel Multitasker denko. Jest to chyba odcień 30. Dalej Lash Primer od KVD, również zostaje do denka. No tutaj widzę, że mam sporo produktów do denka, ale pamiętam, że były też produkty, które chciałam stąd wyciągnąć. Gimme Brow Plus, nowa sztuka oraz sztuka, którą denkuję. No tak naprawdę już zdenkowałam, może na 2-3 razy zostało. Rewelacyjny produkt, ale to już Wam wielokrotnie mówiłam. Eyeliner Huda Beauty, chciałabym do niego wrócić, bo dawno go nie używałam, także on zostanie w tym pudełku z denkiem, żebym po prostu o nim nie zapomniała. Zostanie też ten eyeliner z Mina, Trina. Jest to eyeliner brązowy, mam tylko jeden i też chciałabym go w najbliższym czasie troszkę poużywać. Jeśli chodzi o konturówki, no to tutaj mam Nude Goddess od Kobo w kolorze 02. Oczywiście Flora i Diana z Glam Shopu. Mam tutaj kredkę na linię wodną z Nabli, której używam na co dzień. I konturówkę idealną z Glam Shopu. I myślę, że te cztery produkty zostaną w tym koszyku. Oczywiście kredek bardzo szybko nie zdenkuję, ale chciałabym je mieć na wierzchu, żeby właśnie często po nie sięgać, bo powiem Wam, że na przykład te kredki z Glam Shopu faktycznie mi się denkują, faktycznie one się zmniejszają, więc podejrzewam, że jakieś 3 miesiące i będę mogła Wam powiedzieć, że te produkty zużyłam do końca. Także jak mówiłam, denko. Dalej mam tutaj pomadkę z Maybelline Vinyl Ink, ona idzie do pomadek. Tutaj mam Itis od L'Oreala, ona już jest zdenkowana, także idzie do śmieci. Pojedynczy cień z Nataszy Denony idzie do szuflady pod spodem, bo tam mam cienie pojedyncze. Kredka z Glam Shopu, błyszczący brąz, oczywiście zostaje w tej szufladzie, bardzo lubię. Kredka z Nude Sticks oczywiście zostaje, jest to kredka do ust i policzków. Pomadka Oh My Lips Milky Chocolate, zostawiam do denka, bo już mam resztówkę. Korektor Perfect to Last Camouflage od Miss Sporty. Powiem Wam, że na początku jak go przetestowałam był spoko, ale niestety w za dużej ilości on mi się po prostu odkleja i czasem jak go pudruję, to on mi schodzi jakby na pędzlu. No to jest bardzo dziwna konsystencja. Muszę go jeszcze potestować, bo powiem Wam, że nie wiem co o nim sądzę. Na początku wydawał się fajny, ale z czasem okazało się, że chyba nie jest to dla mnie produkt, także zostawiam go, no i będę go sprawdzać. True Glue od Claresy zostaje do denka, bo mam tutaj jeszcze do denka Hean i tutaj mam naprawdę resztkę, także jak skończę Hean, to pewnie będę wykańczać Claresę, a później ponownie zamówię sobie Hean. Dwa tusze do rzęs, które zostają do denka, Paese Eyegasm oraz Eye of Extreme od Essence. Bardzo dobre tusze. Na początku ten mi się nie do końca sprawdził, ale jak ogarnęłam się z tą bardzo dużą szczoteczką, bo ta szczota jest naprawdę ogromna, to okazało się, że daje bardzo ładny efekt, tylko jak mówię, trzeba z taką dużą szczotką nauczyć się pracować. No i dwa produkty, które również będę denkowała, baza Spill with Base, tutaj mam końcóweczkę, no i pomadka, która naprawdę powiększa usta. To jest jeden z fajniejszych produktów tego typu, jeśli chodzi czy o drogeryjne, czy o perfumeryjne kosmetyki. I to jest Nabla Viper Lip Plumper. Jest powiększenie, ale jest mega pieczenie i palenie. Także nie dla wszystkich, ja bardzo lubię. Także koszyczek z denkami ogarnięty, będę te produkty zużywać, będę je wykańczać. Ta szuflada jest ogarnięta, no i przechodzimy sobie do drugiej szuflady. Tutaj myślę, że pójdzie szybciej, bo jest w miarę posprzątane, ale chciałabym jeszcze co nieco poprzebierać. Widzę, że mam tutaj jakieś korektory i one tutaj być nie powinny. Bell Anti-Age, on mi się nie do końca sprawdził, bardzo cienka konsystencja, małe krycie, także on idzie dalej w świat. Korektor z Eveline idzie do drugiej szuflady, bo na razie nie będę go używać, już go testowałam, jest całkiem ok, no ale chciałabym pozużywać inne. Dwa mydełka do brwi, żadnego z tych mydełek nie używam, jedno pewnie sobie zostawię i będzie to Lash Brow, a Paese pójdzie dalej w świat.
Tutaj mam wszystkie cienie w kremie z Glam Shopu, one już są poukładane, więc one tutaj zostają na miejscu. Dwa cienie z Rimmela, których bardzo często swego czasu używałam i powiem Wam, że one już chyba są do wyrzucenia. Bo po pierwsze mam je dosyć długo, a po drugie tutaj praktycznie już nic nie ma, także po prostu się z nimi pożegnam. Ale powiem Wam, że naprawdę idealna opcja na co dzień, żeby zrobić szybki makijaż, make-up, no make-up, żeby tylko delikatnie podkreślić oko. Tutaj mam jakąś pomadkę z Revolution we współpracy z MaFashion. To jest chyba dosyć ładny nudziak, także go sobie zostawię, ale przekładam do organizera. Dalej Glam Glow i tutaj mamy bazę, krem rozświetlający, coś w tym stylu. Powiem Wam, że to mi się na skórze roluje, także zostawię, może jeszcze przetestuję, ale pierwsze wrażenie bardzo, bardzo słabe. Dalej mam mini błyszczyk z Lime Crime w takim kolorze lekko zielonkawym z niebieskimi drobinkami. Coś fajnego, jeśli chodzi o zrobienie makijażu sylwestrowego, można nałożyć jako topper na pomadkę, więc zostawiam. W kolejnej przegródce są produkty kremowe, no i tutaj tak naprawdę wszystko zostaje, czyli kredki z Nude Sticks, pod spodem Anastasia, stick z Rare Beauty, róż z Rare Beauty, tutaj mam bronzery, róż z Glam Shopu w kolorze rumieniec. Na pewno dokupię sobie, jak będzie jakaś promka, więcej tych róży z Glam Shopu. Róż z Fenty w kolorze Fenty Glow zostaje. Róż Max Factor zostaje, Hehan zostaje. No i jeśli chodzi o te kropelki Vibo, to chyba je oddam, no bo za bardzo mi się nie podobają. Nakładałam ten produkt w formie rozświetlacza mokrego, to mi się odklejał podkład. Więc to mi się nie sprawdziło. Wiem, że dużo osób lubi, no u mnie to nie przeszło. I ostatnia przegródka to są produkty do twarzy. No i tutaj mamy rozświetlacze, róże, bronzery. Rozświetlacz mokry z Belle, czyli idzie tutaj. Jeden produkt mam mieszany, pudrowo-kremowy, ale chyba go tutaj zostawię z innymi produktami z Nataszy. Także tylko sobie to ładnie ułożę. Jedyny produkt, który stąd wypadnie, to puder, bo on idzie do Denka. Jest to oczywiście Charlotte Eyebrush Flawless Finish. I powiem Wam, że coraz bardziej mnie kusi, żeby go kupić na Black Friday. Bo to jest naprawdę rewelacyjny puder pod oczy. No, on daje przepiękny efekt. Nie wiem nawet, czy nie podoba mi się bardziej pod oczami niż puder Znam. Także naprawdę rewelacja. Jest drogi, ale on jest mega wydajny, bo ja go miałam chyba z rok. I zobaczcie, jeszcze mam tutaj spokojnie na jakieś 2-3 tygodnie codziennego używania. Także świetny produkt. Eveline również wrzucę do Denka, no bo tutaj Denko jest, więc będę chciała ten rozświetlacz zużyć. Reszta produktów zostaje, bo są to produkty, których używam na co dzień, czyli Benefit, czyli Natasha Denona, rozświetlacz, który mi się bardzo spodobał. Jest to Glam Shop, kolor chciejka, Glowish, NARS, oczywiście Milani Luminoso, jeden z fajniejszych bronzerów drogeryjnych, czyli Physicians Formula, oczywiście Mandala z Glam Shopu. Tutaj mam jeszcze Fenty Beauty. Z boku zmieściły mi się jeszcze palety do twarzy. Oczywiście Maxmo, jedne z moich ulubionych. Facetune rozświetlająca i light. I mam tutaj jeszcze Kobo, bardzo fajne duo. Oraz paletka Znam. Tutaj mamy rozświetlacz, który jest bardzo podobny kolorystycznie do Cookie. I mamy też bardzo ładny brzoskwiniowy różyk. Także te produkty tutaj zostają. Będę ich używać na co dzień. W tej przegródce mam jakieś pojedyncze cienie, ale tego nie będę przebierać, bo mniej więcej wiem, co tutaj jest. Także posprzątane, myślę, że wygląda to naprawdę dużo, dużo lepiej. Niby to jest tylko tak delikatnie poprzekładane, troszeczkę kosmetyków wyjęłam, ale naprawdę wygląda to przejrzyście i myślę, że będzie mi teraz łatwiej po prostu znaleźć kosmetyki, których będę chciała użyć w danym dniu do danego makijażu. Tak to się prezentuje, jestem bardzo zadowolona z tego sprzątania. Nie wspomniałam chyba o komodzie, jest to Alex mniejszy z 5 szufladami. A co do organizerów, co do tych przegródek, to ten kupowałam w Pepco, ten kupowałam w Ikea. I bardzo Wam polecam, bo jest to naprawdę rewelacyjna sprawa. Jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że się zrelaksowaliście. Może przy okazji posprzątaliście swoje kosmetyki, posprzątaliście w swoich toaletkach. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zachęcam do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!